Mariusz Cendrowski. Через кілька днів Бенджі теж виступував на халі Віталія Кличко в поєдинку з Томашем Адамком. Маріуш, останній поєдинок свій програв. Як то виглядало в Грузії? В Грузії валки у Мистерстві світу ще не відмовляє. Dostałem tą propozycję w 3 tygodnie przed walką. No nie w sposób się do takiego pojedynku przygotować w 3 tygodnie, ale walki o Mistrzostwo Świata, jakim jest nawet choćby tytuł IBO, no się nie odmawia. Myślę, że jakby było za 3 tygodnie więcej, troszeczkę dłuższy okres czasu przygotowań, spokojnie to był zawodnik w moim zasięgu, choćby nawet po tym przygotowaniu, jakim miałem 3-4 rundy u sędziów nawet miałem wyciągnięte na moją korzyść. Także wydaje mi się, że brakło tego przygotowania fizycznego, bardziej kondycyjnego. Gdzieś to jednak w głowie się działo. No jak to się mówi, głową muru nie rozbijesz. Ale zależało mi na tym bardziej, żeby się pokazać większemu prospektowi, większym promotorom, ludziom z środowiska bokserskiego. Wydaje mi się, że to uzyskałem. Chciałbym przypomnieć, że jestem sam dla siebie menadżerem, promotorem. Staram się po prostu no, sam jakoś promować w ten sposób. I mówię, takiej walki nie odmówiłem, bo szukałem szansy. Wyszło jak wyszło. Jest jeszcze okres czasu. Dało mi to tylko prognozy na to, że stać mi na to, żeby boksować z najlepszymi. Bo jakby nie patrzeć, Kurtizę jest zawodnikiem, który wygrywa dosyć szybko pojedynki. A kto zaproponował tobie tu walkę teraz na hale Kliczko, Adamek? Na hale Kliczko z Adamkiem tutaj no, w Polsce jest dużo zamieszania, że jest, skąd ja się znalazłem na takim wydarzeniu, jakim właśnie jest ta gala, u nas okrzyknięta galą XXI wieku. Jestem zaprzyjaźniony z Tomaszem Adamkiem, z Zygim Rozalskim i mam tą przyjemność właśnie choćby nawet, że boksuję na wszystkich walkach, które Tomek boksuje w Polsce. I Tomek tutaj promuje swoich zawodników, z tego miejsca dziękuję jak na każdym portalu, w wszystkich mediach, jemu i jego teamowi, grupie Main Events. Ja zarówno też występuję tutaj jako reprezentant Dolnego Śląska Wrocławia, bo tutaj żyję, tutaj mieszkam i jestem wychowankiem Wrocławia. I jakby nie patrzeć, przy takiej dużej imprezie, przy tak dużym mieście, no też stwierdziły władze miasta, że byłoby przyjemnie, jakby jakiś wrocławianin tutaj zaprezentował się i zaprezentował Wrocław i reprezentował Dolnoślązaków. Co myślisz o swoim przeciwniku? Przeciwnik, myśleć tutaj nie ma co za dużo, bo przeciwnik jest taki, jaki wskazali. Na pewno bym go nie lekceważył w żadnym wypadku. Podczas rozmów, negocjacji ten przeciwnik się również zmienił. Mi to jest bez różnicy. Tutaj z trenerem mieliśmy 5 tygodni przygotowań do tego pojedynku, także spokojnie przeszliśmy etap przygotowawczy, który trwał kondycyjno-fizyczny, siłowy przez 2 tygodnie. Mieliśmy dobór sparring partnerów. Mieliśmy w dwóch podobnych, i podobnego do Sionkina, i podobnego do Domfaka. Także jakoś to wypośrodkowaliśmy. Naprawdę pomagał mi tutaj Maciek Sulecki z grupy Andrzeja Gmitruka. Był to bardzo wymagający przeciwnik. Sparring partner. Wydaje mi się, że to bardzo super przypracowaliśmy i to tylko będzie widać w sobotę na gali, na imprezie, a no mówię, no z moim doświadczeniem, z moimi umiejętnościami, ja potrafię boksować z wszystkimi, z czołówką. No szkoda, że nie mam tego promotora, który by po prostu popchnął mnie i pomógł w osiągnięciach w tych walkach, bo jeżdżę po Europie, po świecie, byłem i w Stanach, pomagałem Sebastianowi Szpikowi, mają przygotowywać się do Chaveza. Rezultat też był naprawdę bardzo ciasny, tam jedną rundę praktycznie przegrał. I skoro mnie taka grupa jak Uniwersum potrafi zabrać i pokryć mój koszt, jeszcze za to zapłacić, to o czymś też świadczy. Jeżdżę, sparuję u Zawerlanda. Nie z tego powodu, że nie mam z czego żyć, bo tak jak widać, prowadzę ten klub, jestem w trakcie otwarcia drugiego. Boks jest moją pasją, ale czuję się jeszcze na tyle na siłach, żeby z najlepszymi toczyć pojedynki i dawać dobre widowisko. I na to liczę, że to się niebawem jakoś do tego dojdzie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.